Nela, to co? Odpakowujemy prezenty? Mój pies się już nie może doczekać. Zamówiłem sobie takie cudeńko. Jest to spawarka marki Marpol. Zaraz za nią stoi kompresor olejowy. Ogólnie miałem spore zakupy. Kupiłem też highlifta. Taki nie za drogi, takie 300 kosztował na Allegro. Wygląda nawet solidnie. Mam nadzieję, że ogarnie mój samochód. Tak on się prezentuje. Jest ode mnie niewiele niższy. Gdzieś może tutaj mam głowę. No gdzieś 30 cm. Kawał żelastwa. Powiem wam, że swoje waży. Nie jestem go w stanie tak do końca w ręce utrzymać. Kawał żelastwa. Co do samej spawarki, przyszło mi też wiele akcesoriów. Tak jak też dodatkowy kabel. Tutaj widzimy też maskę. Do tego są rękawiczki. Przewód. Co my tutaj mamy? O, tutaj mamy reduktor do gazu. Zaraz wam pokażę. O, tak on się prezentuje. Widzimy, w komplecie jest również maska spowalnicza. Jestem ciekaw, jak ona będzie działać. Tutaj już na wstępie powiem, żebyście subskrybowali kanał po więcej takich materiałów. Zostawili łapkę w górę. Komentarz dla zasięgu. Chcę również powiedzieć, że cały ten osprzęt to jeszcze nie jest wszystko. Cały ten osprzęt jest jakby kupywany na zasadzie opinii internetowych. Dużo siedziałem na internecie, czytając właśnie opinie na temat danego sprzętu. Ogólnie tego jest od cholery, ale w sumie ludzie polecali najbardziej te cudeńka, więc i również i ja na nie się pokusiłem. Ok, no to przejdziemy sobie może w pierwszej kolejności do spawarki. Tak się prezentuje właśnie spawarka. Mamy tutaj dysze do spawania elektrodami i dysze MIG. Z tego co wiem, ma jeszcze funkcję spawania metodą TIG, ale jeszcze się nie dogrzebałem do jakby to powiedzieć, nie dogrzebałem się jeszcze do wszystkich. Bo w paczce była jeszcze maska, ale zamówiłem sobie tamtą. Mamy jeszcze tutaj dodatkowe, to są chyba groty. Dobra, otworzyłem kolejną paczkę. Tutaj mamy butlę z gazem. Jest dosyć ciężka. Nie jest tak ciężka jak highlift. Ale kurde, jestem ciekawy, czy jest pełna. Okej, a teraz przejdziemy sobie do otwarcia tego oto kompresora. Sorry, że tak nie odcinam, jakby to powiedzieć, w taki sposób, jak się powinno robić unboxingi. No wybaczcie mi, nagrywam to telefonem niestety. Planuję kupić coś lepszego do nagrywania w następnym odcinku. A może zamówię coś. Proszę bardzo, tak się kurka wodna, że tu jest opakowanie. Co chwila pies zaczepia. Chce się bawić. Co nie, Nela? Powiedz, żeby zostawili łapkę w górę dla ciebie, co? Powiedz. No. Tak się prezentuje kompresor. Tutaj macie firmę.
Jest to 50 litrów. A do tego jest na dwóch tłokach, więc powietrza nie zabraknie. Mamy tutaj też masę akcesoriów do niego, razem tu są jeszcze koła do niego. Czy coś tu jeszcze jest? Nie, jakieś papierki i instrukcja. Okej. Okay. Co my tu mamy? No, mamy przewód do pompowania, do malowania. No, piłkę może nawet będzie można nadmuchać. Zwykły pistolet, a to chyba to jest. Jestem pewien, ale to może jest chyba do piaskowania, ale nie jestem pewien, więc proszę nie o wyrozumiałość. Nie każdy musi wszystko wiedzieć od razu. Całkiem spore. Oczywiście co do pistoletu, skonsultowałem się ze swoim znajomym, który już od jakiegoś czasu maluje. Zajmuje się blacharką, że prawdopodobnie no co chcesz? Że prawdopodobnie słuchajcie, pies mi nie pozwala nagrywać. No pozdrów widzów. Okej, okay, tak wracając do odcinka, kolega mi właśnie powiedział, że prawdopodobnie on może źle kryć, nie być do końca taki dokładny i że prawdopodobnie jednak na dobry pistolet trzeba wydać więcej niż 2-3 stówy. Tak zamierzam w przyszłości zrobić, ale z ciekawości kiedyś zrobię odcinek, pokażę wam jak właśnie kryję ten pistolet do malowania. W zestawie do tego dostałem dwie butelki oleju do niego, a jeszcze tej samej firmy kable rozruchowe do samochodu, bo w sumie czemu nie, zawsze się przydadzą. Okej, okay, tutaj jest kolejny nabytek. Jest to ręczna wciągarka linowa. Jak widzimy, tutaj mamy uciąg do 3 ton, więc do mojego samochodu powinna się nadać. Mam nadzieję, że utrzyma. Więc tak, tak ona się reprezentuje. O dziwo, malinę, ale szkoda, że stalową. Wolałbym syntetyka. Jest bezpieczniejszy. Mam tu jeszcze jedną paczkę. Znaczy się, to nie jest jeszcze ostatnia, jakby to powiedzieć, najlepsze zostawiłem na koniec, a może nie najlepsze, ale na pewno najdroższe. Okej, rozciąłem ten szmelc w najbardziej estetyczny sposób, jaki mogłem. Znajdują się tu trapy plastikowe firmy Dragon Witch. Ogólnie, jakby to powiedzieć, miałem ciężki wybór, jeśli chodzi o to, bo szczerze szukałem najtańszych, jeśli chodzi o plastikowe, a co do metalowych, no tam stoi spawarka, więc zamierzam na pewno jakieś sobie samemu zespawać. Już tutaj pies, mój pies nie może się doczekać, idziemy. Idziemy tutaj, uważaj na nóż Nela. Idziemy i to bydle jest w chuj wielkie i przyjechało aż na palecie. No to lecimy, otwieramy. Słuchajcie, nie było łatwo tego kokonu zerwać, ale jakby, no podejrzewam, że już co niektórzy z was się domyślają, co tu jest. Kurka, to jest tych pasków, to jest od... No, kurwa. Jeszcze cię dosyć. Okej, ostatni. No i czas otworzyć wieczko i zobaczyć, co tutaj się szykuje dokładnie, jak to wygląda, bo według zdjęć wszystko było
GITES, miód, malina. Zobaczymy, czy firma faktycznie jest tak godna polecenia. No i kurka, kolejna powłoka. Nie wiem, czy to nie wiem, czy ten kolor oznacza, że właśnie troszeczkę sobie zjebałem sprawę. Ogólnie myślę. Tutaj muszę na moment przerwać, ponieważ firma oferuje kilka możliwości, jeśli chodzi o zestaw kluczy w tych skrzynkach. I można powiedzieć, że troszeczkę spieprzyłem sprawę, bo zamierzałem zamówić inny komplet narzędzi, a przez moją nieuwagę nacisnąłem na co innego. Więc tutaj wina jest po mojej stronie, ale po dłuższym zastanowieniu jestem zadowolony z zakupu. Myślałem, że będzie ona czerwono-czarna, ale chyba będzie niebieska. Nie żebym miał coś do tego koloru, ale no czerwone szybsze, prawda? Panie i panowie, tak się oto prezentuje ona z przodu, jednak coś tam czerwonego jest. Tutaj mamy kluczyki do szafki. Tak. Czyli chyba tylko niebieski jest ten warsztat roboczy. I mamy ulotkę. Co tutaj jest? Aha, pusta. Ale mamy ogólnie tutaj całe posegregowane, cały katalog z częściami prawdopodobnie. Ogólnie jak ten debil przez praktycznie 10 minut głowiłem się, czemu to nie chce tutaj wejść. A to jest tutaj od tej, jakby to powiedzieć, bocznej szafki. Jest całkiem pojemna. Na pewno będę tutaj trzymał jakąś chemię mechaniczną lub coś w tym stylu, nie wiem, jakąś lutownicę, wiertarki albo jakąś szlifierkę kątową. Jak widzimy, zamyka się. A czemu żem się tyle z tym, za przeproszeniem, pierdolił? Magia pokażę wam, sami jeszcze nie ogarnąłem. Taki śmieszny kluczyk chowany. Proszę bardzo, mamy tutaj i cyk, wszystko. Co jest, kurwa? I nieważne. Tak się prezentuje pierwsza szuflada. Jest tu od groma kluczy nasadowych. Proszę bardzo, tutaj mamy prawdopodobnie, to są do narzędzia do ściągania chyba sprężyn w samochodach. No i tutaj mamy kolejne klucze. Jak sami widzicie, jest całkiem spora. To jest dopiero trzecia szuflada. Wszystko jest oczywiście zalakowane, to tak nie przyjechało, tutaj to trzeba oderwać, ale będę się z tym pieprzył później. Mamy tutaj również bardzo dużo rozmaitych wkrętaków. Ciekawe, czy będą miały, ale to raczej jest na pewno końcówka z magnesem. Ale to się okaże, jak będę już to użytkował. Na pewno się podzielę z wami moją opinią. Wow, takich rzeczy to powiem wam szczerze, widzę pierwszy raz na oczy. Jakby to powiedzieć, proszę w komentarzach o pomoc w rozeznaniu się, do czego to coś służy. Bo naprawdę nie mam pojęcia, do czego to jest. Tutaj mamy coś takiego. Również nie ogarniam, co to jest, ale później jeszcze doczytam dokładnie w instrukcji. Mogłem się lepiej przygotować na ten odcinek. No i tutaj mamy w ostatniej szufladzie
Od ściągaczek do łożysk, rozmaitych kombinerek, młotka, co tu jeszcze mamy, żabki, chyba klucza francuskiego, płaskoszczypów, różnych ucinaczek. Jest tutaj jeszcze rączka do montażu, gdzieś tutaj z boku. No, nawet widzę śruby, właśnie otwory do wkręcenia, ale śrub... A nie, śruby są tutaj, okej, okay, spadają sobie. No beka w chuj. To już wszystko na dzisiaj. Taki zrobiłem sobie, jakby to powiedzieć, unboxing. Nie wyszedł mi raczej na pewno za dobrze, bo nie nagrywałem nigdy czegoś takiego wcześniej. Więc żegnam się z wami. Tak, obróć się dupą. Nela! Chodź tu, Nela. Nela. Nela, daj łapę. Poproś o lajki. Poproś o lajki. No poproś. No daj łapę. Nie? Nie mają dawać? A suba mają dać? Okej, też nie. Okej, no to kochani widzowie, nie dawajcie subów, nie dawajcie lajków, ale zostawcie komentarz chociaż. Ja się z wami żegnam. Darek Dragon, do usłyszenia.